Do śmiertelnego wypadku doszło we wtorek około godziny 20 w kopalni Pomorzany należącej do ZGH Bolesław w Bukownie. 250 metrów pod ziemią zginął górnik strzałowy. Wszystko wskazuje na to, że podczas wiercenia otworów strzałowych w czole przodka detonowała resztka materiału wybuchowego, która pozostała w górotworze po poprzednim strzelaniu. Wybuch ranił 41-letniego górnika, którego niezwłocznie wywieziono na powierzchnię ziemi. Pomimo próby udzielenia mu pomocy, po godzinie mężczyzna zmarł. Emilia Kotnie z Górka, Przegląd Kuski Live.